Witaj, o panie, wiele mogący. Witaj, przyziemny faraonku. Jakie sprawy masz do mnie? Otóż, kilka O, się. Zacznę od najistotniejszych. Jest pewna poddana. Oczywiście. No i to nie byle jaka. Tak się składa, że bardzo mi się podoba. Jest lojalna, miła, inteligentna, no i bardzo, bardzo ładna. Faraonie, znasz zasady. Ona jest spoza rodziny. Zanieczyści krew królewską. No tak. Kolejne dziecko z kuzynką. I kolejne upośledzone. Może wyjdźmy w końcu z tego uwielbienia wrodzonych niepełnosprawności. Nie. No dobrze. A to może wie Ozorys? O co chodzi z tym takim dziwnym? Co się teraz dzieje? Oklica jakaś taka mocno inna. Przecież wysłałem ci pocztę papirus dwa miesiące temu. O kurde. A mówił Łukasz, żeby przeczytać. I. Yy, nie dostałem. Pewnie znowu przez tę pocztę państwową. Jak zwykle gubią paczki. A więc tak. No cóż, taka praca. Legenda. Legenda o starożytnym. Ale jak to mi? Indycy dyskryminowani? Jak ktoś mógł do tego dopuścić? Jak tak dalej będzie. A nie, teraz to nikt nie pamięta. To się skończyło. Nie będzie żadnej dyskryminacji. Już kiedyś o tym myślałem. I pomysł mam jeden. Jako, że to nie jest najkorzystniejsza sytuacja, to proponuję ją cofnąć. Świetnie. Do powodzenia. Ja idę szukać nowej roboty. Nie tak prędko, pani kolego. Wiem jak to zrobić. Trzeba zbudować machinę czasu. Najlepiej z samochodu. Po pierwsze, bo może być ta machina szykowna. A po drugie, to innych opcji nie mamy. Okej. Okay. Mam nadzieję, że przynajmniej w teorii wiesz jak zbudować coś takiego. Oczywiście. Mam nawet projekt takich różnych czasowych Tegesów. Damy radę. No ale najważniejsze to, że mamy do tego porządny samochód Polones FSO. No to rzeczywiście właściwy. No. Prawie. Niestety mamy jeden problem. Jaki? Nie ma paliwa. Jak nie ma, jak to na benzynę chodzi? Na każdej stacji można kupić. Może nie najtaniej, ale taka jest cena normalności świata. Nie do tego. Sam samochód pojedzie, ale w czasie nie przeskoczy bez uranu. Potrzeba nam alchemika. Adasiu. Wiesz o mnie już bardzo dużo. Wszystkiego i tak się nigdy nie dowiesz. Może to i lepiej, ale jedną rzecz o mnie, jako mój wzorowy uczeń, powinieneś wiedzieć. Domyślasz się, o co chodzi? Czy ta powód, dla którego nazywają pana pan Kleks? Adasiu, jeżeli jeszcze się nie domyśliłeś, to spróbuj pomyśleć chodzi o coś innego chodzi o moje prawdziwe oblicze. A więc kim pan jest, panie Kleks? Gdy trzeba będzie, ja ciebie obronie. Znam parę chwytów ciałem zasłonie ciosy karate ćwiczyłem z bratem. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistr. King Bruce Lee Karate mistr.